się odbywały, odbywają w Powsinie. Razem, jak żeśmy byli tutaj w Powsinie, to tak jak już tam w jednym z filmików mówiłam, że jest to o tyle magiczne miejsce, że można w nim spotkać różne, niespodziewane istoty. Jednym z nich jest pan Artur, drugą istotą, o której jeszcze nie wspominałam, jest pan Jarek, fotograf, a trzecią, którą spotkaliśmy ostatnio tutaj w tej fangorówce, jest pani Mira Walczykowska, kurator obecnej wystawy w willi. Kobieta, która pokazała nam album na tej wystawie podczas rozmowy, pani Magdaleny Schumer, żony fangora, której jak zobaczyłam, aż się wzruszyłam. Łzy mi po prostu napłynęły do oczu, ponieważ obrazy, które zobaczyłam w tym albumie, są żywcem z mojej głowy. Wszystkie te zwierzęta. Tutaj jest taki obraz ze szczurkami. Moje szczurki też chodzą po stole. Też wchodzą do kwiatków, chodzą po parapecie. Ptaki, papugi. Też w drzewach. Niewiarygodne. To są obrazy żywcem z mojej wyobraźni. To jest mój świat. Mój świat, który od dziecka noszę w głowie. Niewiarygodny świat. I te motyle. Motyle, które od kilku lat fotografuję. I wpadłam na pomysł. Tak długo się zastanawiałam. Co mogłoby być banerem na mojej stronie? Nic mi nie pasowało, żeśmy przeglądali fotografie. No masę rzeczy, które tylko przychodziły mi do głowy. I od dłuższego czasu nie miałam pomysłu. I ten pomysł przyszedł sam. Ja wiedziałam, że on przyjdzie, dlatego spokojnie czekałam. Wpadłam na pomysł, że to właśnie mógłby być obraz namalowany przez panią Magdalenę Schumer. Obraz jak ze snu. Przeniesiony do rzeczywistości. Będący rzeczywistością. Moją, pani Magdaleny. Pewnie wielu, wielu innych osób podobnych do nas. I zamarzyło mi się, żeby pani Magdalena, jeśli oczywiście będzie mogła, bo jest to pani w wieku około 85 lat, więc pani, która pewnie potrzebuje już spokoju i takiego czasu dla siebie, ale być może się uda, żeby namalowała mi portret w swoim stylu, w swoim wyobrażeniu. Przygotowałam kilka, wydrukowałam fotografii, zdjęć, które sama robię. Ponieważ prawdopodobnie spotkać osobiście nie będę mogła się z panią Magdaleną z racji wieku pani Magdaleny, ale mam kilka fotografii, które bardzo dobrze jakby nakreślają to, kim jestem i jak mogłaby po prostu sobie wyobrazić moją osobę. To, kim jestem, co noszę w sobie, zwierzęta, które ukochałam, które mam, które wypełniają moje życie, całość tego, co noszę w sobie. To jestem właśnie ja. To jest mój świat, który tworzę wokół siebie. Zdjęcia, które robię od wielu lat, które są pasją mojego życia. I to, te motyle, to jest po prostu żywcem mój świat.
te szczurki, które są w tej książce, w tym albumie. Te zwierzęta wszystkie. Papugi. Tu są też szczurki. Kwiaty. Jeszcze mam też takie zdjęcie z konikiem polnym. To wszystko jest tak niewiarygodne. Ale to wszystko jest wokół nas. Tylko trzeba się otworzyć na to. A samo będzie przychodziło. Z tysiącem nagród, których nawet się nie spodziewamy. Tak jak to spotkanie. Tych trzech osób tutaj właśnie w Powsinie. Ja czuję ten klimat, czuję to, co tutaj się dzieje. I zawsze, kiedy tutaj przychodzę, to właśnie otwieram się na to, co mnie może spotkać. Niewiarygodne. Zobaczymy, będę próbować. Może się uda? Wtedy dałabym ten obraz na swój baner na stronie. Mi serce wali. Po prostu wali mi serce. Pozostawimy to. Żeby pani Magdalena Schumer mogła mój świat zobaczyć i namalować go po swojemu. Ogród botaniczny oprócz roślin ozdobnych promuje jeszcze rośliny użytkowe, których jak widać tutaj, jeśli chodzi o na przykład o winogrona, ma pokaźną kolekcję. Nawet dojrzałe już chyba zaraz spróbujemy. Chociaż widzę, że już tu niektóre nawet przedojrzały. Bo są jak pycha. Jest na przykład kolekcja zbóż i roślin warzywnych. No przepiękny patisonek. Przepiękny. Proszę bardzo. Taki jest patisonek. Tak się prezentuje. Zobaczmy, jaką ma wagę. O! Taką ma wagę. Pokaźna waga. Ten malutki. Jeszcze jakiś kwiatuszek. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Piękności? Też jest piękności. Proszę bardzo. Jak ja się prezentuję? Jak ja się prezentuję? Też jestem piękna. No, tutaj widzę, że też jest jakieś jabłonie. Chyba z robaczkiem. No tak, właśnie. Niepryskany może być z robaczkiem. Niepryskany może być z robaczkiem. Same spadają. Malutkie jabłuszka. Jaki rumieniec. Jak lico mojej papusi. Jak wino. Takie słodkie, pyszne. No właśnie, ale jak dawniejsze jabłka. Jak jabłka u babci na wsi. Co tutaj mamy? Gryka zwyczajna. Aż się położyła od gorąca. Aż tu idzie papryczka. Proszę bardzo. A papryczki? Proszę bardzo. A papryczki? A paprunia? I mamy gościa. Też jest chętny. Czy słychać nasionka? Zobacz, zobacz. Papuś to poczuł.
haczek. Też jest uderzenie. Jaki milutki. Ciekawe, czy tutaj można ją zerwać spokojnie. Jest chyba bardzo ostra. Coś tak mi się wydaje. No. Ostra, mało powiedziane. Żyje do końca. Ten jaki piękny. Czy to nie arbuz? Z tamtej strony chyba jest napisane. Arbuz.